Witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku tak opiszemy sobie tą rasę Termonski Biały. Trochę wam tak o tej rasie opowiem. Dzisiaj taki szybki odcinek, ponieważ nie jest najlepsza pogoda, cały deszcz, cały czas deszcz pada i za bardzo nie będę mógł na tym dworze. To może przejdziemy sobie już do opisywania tej rasy, tak bardziej opowiedzieć o tej rasie. Jak ta rasa jest bardzo, tak właśnie się stosuje tą rasę, tak się hoduje. Takie coś może zaczniemy sobie. Ta rasa jest sprowadzona z Belgii. Ta rasa się zalicza tak do rasy średniej. Chociaż niektórzy zaliczają to do rasy właśnie dużej, chociaż nie wiem, czy będzie duża rasa, bardziej tak do średniej, też bym zaliczał. Bo jak wiecie, jest to mieszanka olbrzyma belgijskiego z nowozelandzkim białym. Te króliki właśnie są albinosami, tak jak widzicie, tutaj występują tylko w jednej właśnie odmianie barwnej. Czyli biała okrywa włosowa i czerwone oczy. Takie są właśnie cechy u albinosów. Właśnie też mają właśnie te króliki, jak powiedzieć, taką jakby cechą tych królików dużo właśnie jest, że to właśnie te króliki termoskie białe, cechą taką charakterystyczną jest, wyróżniają ją bardzo właśnie, że ma bardzo dobre wskaźniki na użytek rzeźny oraz tuczny, nie? Ponieważ jak wiecie, te króliki w ciągu na przykład tak 90 dni, 3 miesięcy życia, to tak 2,5 kilo osiągają. No i tak wydajność rzeźnia jest tak powyżej 50-55%. Taka waga takiego dorosłego osobnika, tak dorasta do tak się waha 4,5 kg do 5,5, nawet 6. Słyszałem, że osiągają takie osobniki już większe. Spotkałem się właśnie też z takim stwierdzeniem jak królik boiler. No, są różne na ten temat zdania. No, można zaliczyć królika jako boiler, ponieważ jest on na mięso. Szybko właśnie rośnie jak boiler, jak samo mamy kury boilery, tak też są na mięso przeznaczone. Jak mówiłem, charakterystyczną dużą cechą tych królików jest duży przyrost na masie, dużą plenność ma oraz płodność. Oczywiście nadają się również do chowu czystorasowego, nie? Nie mówię, że nie, się nadają. Jeżeli chcecie mieć czyste termondy, to czemu nie? No nie wiem, jeszcze o tej rasie powiedzieć. Czy widzicie, to właśnie wam pokazuję cały czas samica. Teraz przejdziemy do samca. Chciałem wam właśnie przypomnieć o Q&A, że pod ostatnim filmem, jak filmy nie ciągną się właśnie, na przedostatnim filmie będzie właśnie Q&A i pod tym filmem możecie pisać pytania, jakie chcecie ode mnie wiedzieć. Jakie oczekujecie tej odpowiedzi, możecie pisać. Zobaczymy. No i właśnie teraz po tym filmie, z którego widzicie, no to po tym będzie Q&A. Prawdopodobnie wejdzie do Q&A, nie wiem, w sobotę, niedziela. Jakoś tak. Może w piątek. Jakoś będą w weekend. To mamy właśnie samca. Nie będę go wyciągał, bo... O, zobaczcie, jaki ładny. Samczyk jest. Ma on, kurde, ile będzie miał, że mam nosić schować. Pamiętam to bardzo, ale 3 miesiące ma na pewno. Musimy zobaczyć to w kalendarzu, ale trzeba właśnie skomać, to 3 miesiące na pewno. Ta samiczka ma z 3 miesiące będzie miała już 6 raz. Jak samica 9 miesiące, to ten będzie miał właśnie z 3,5-4 miesiące. No. Tak jak mówiłem, tak w 3 miesiące tak samica 2,5 kilo waży. No to ta ma 3 miesiące i tyle właśnie będzie ważyła, więc jest bardzo dobra waga na królika, więc
Nie ma żadnych zastrzeżeń do tej rasy. Rasa właśnie, aha, i właśnie ta rasa właśnie ma bardzo ładne samice, właśnie bardzo ładne budują gniazda. Liczba właśnie takich takiego gniazda młodych w tym gnieździe to jest od 7 do 9, tak waha, nie? Zależy tak właśnie. Jak widzieliście w tym niżej, to samica ma mieszkańca 12 młodych. Chociaż bywa, spotkają się też z większym właśnie, że więcej miała młodych. Słyszałem o takim przypadku, że miała więcej młodych niż 12. No, dobra, to myślę, że było w tym odcinku. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się podobało. Subskrypcję, jeżeli chcecie być na bieżąco. No i komentarz, ja na niego na pewno odpowiem. Trzymajcie się, cześć!